Witam. Dzisiaj kontynuacja z rozbiórki, może nawet nie tyle z rozbiórki, co z diagnostyki tego, co się dzieje w ekspresie DeLonghi, automatycznym ekspresie. I co? I myślę, że przejdziemy sobie po kolei, po różnych elementach i już nawet na pierwszy rzut oka widać, że tutaj sytuacja nie jest tak tragiczna, więc zastanawiam się, czy w ogóle z tej strony demontaż będzie konieczny. Raczej myślę, że nie. Dobrze by było odczyścić tutaj ten dół, ponieważ widać, że są jakieś drobiny kawy, które też już widać, że zaczęły się psuć, więc to na pewno nie sprzyja jakiejś higienie. Natomiast o kilku rzeczach chciałbym tutaj pomówić przy okazji, jakby, skoro już tu jesteśmy. Może zacznijmy od tego, gdzie wchodzi nam woda. Tu standardowo mamy zbiornik z wodą, mamy wejście z tej strony. Przez ten wężyk trafiamy do jakiegoś takiego filtra mechanicznego, który jak widać jest dość mocno zapaskudzony swoją drogą, więc i pewnie, jak sądzę, też nikt go nie otwierał i nie czyścił w żaden sposób. Na wężyku widać, że jest to po prostu już dość brudne. Nie wiem, czy to dość dobrze widać, ale widać brud po prostu w wężu. I to jeszcze nawet nie weszło nam do. Jeszcze nam nawet nie weszło dobrze do ekspresu. Co dalej mamy? Jak sądzę, tu jest zespół przepływomierza. Jest to plastikowy przepływomierz. No, myślę, że swoje zadanie spełni. Natomiast w porównaniu z przepływomierzem firmy Gikar, no to no niestety jakość jest taka, jaka jest, tak? Co jest dość zabawne, bo biorąc pod uwagę ceny niektórych ekspresów, które korzystają z takich przepływomierzy, no to i cenę tego ekspresu, no to można było zrobić coś porządniejszego, ale no cóż, plastik też spełnia swoje zadanie. Chodźmy dalej. Woda przepływa dalej sobie nam przez przepływomierz. Dlaczego mamy przepływomierz? Dlatego, że chcemy wiedzieć dokładnie, jaka jest wolumetria, czyli jaka ilość dokładna wody przepłynęła nam przez grupę parzącą. Wtedy będziemy w stanie odmierzać, powiedzmy, ilość przeparzanego naparu przez grupę parzącą. Mamy wyjście, też zresztą dość zapaskudzone. Nie wiem, jeśli ktoś wykonywał serwis i nie wymienił tych wężyków, no to nie wiem, po co serwis w takim razie. Nie wiem, może ktoś to odczyścił, ale nie chce mi się specjalnie wierzyć, żeby w tak krótkim czasie znowu się tak bardzo zapaskudziły węże. Więc albo te węże będą wymienione, to są węże, zdaje się, że chyba nawet nie są silikonowe, tylko po prostu to jest igelit. Więc na dobrą sprawę można to było dość tanim kosztem wymienić na tych odcinkach. W każdym razie wąż wędruje nam oczywiście do pompy wibracyjnej, ulka. Najbardziej popularna pompa i stosunkowo tania. Często w tego typu ekspresach jeszcze jest, zwłaszcza w DeLonghi, zdarzają się dławiki membranowe, ale akurat tutaj tego nie widzę. A szkoda, bo zmniejsza to znacznie hałas. Przynajmniej odczuwalność tego hałasu. Mamy pewne rozgałęzienie tutaj. I warto zwrócić uwagę, aha, to jest oczywiście, ma za zadanie w domyśle zmniejszać wibracje tej pompy, no ale po jakimś czasie, zresztą całkiem niedługim, sprężystość tej gumy spada i no niestety słyszymy bardziej donośny dźwięk. W każdym razie, z tej strony wężyk idzie, jak sądzę, jest to, i on wędruje nam tam na dole, jak sądzę, jest to prawdopodobnie do płukania grupy parzącej, ale tu pewności nie mam, jeszcze tego nie rozszyfrowałem do końca. Teraz drugi wąż, jak sądzę, idzie, to jest wąż teflonowy chyba i on tam trafia tutaj na wejście tego tajemniczego elementu, którym jest właśnie termoblok. I z tej strony mamy jeden biegun zasilania, z tej strony mamy drugi, do naszej grzałki. A tu jest wyjście. I tu już wychodzi gorąca woda, która nam sobie wędruje tędy i wchodzi nam tu. Więc jak sądzę, jest to wejście do tłoka, który przepuszcza gorącą wodę
przez grupę parzącą. I oczywiście tu jest jeszcze rozgałęzienie, które nam prowadzi do dyszy pary. Więc w momencie, kiedy mamy włączony tryb przez termoblok przepuszczania i rozgrzewania wody do postaci gorącej pary, no to właśnie dzieje się to tamtędy, przechodzi nam. I co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze elektronikę sterującą silniczkiem takim bardzo ciekawym, który to silniczek nam steruje ruchem całej grupy parzącej, więc to jest właśnie cały ten element przemieszczania grupy parzącej pod tłoczek i później oczywiście wyciskania jej na tym tłoku, tak? Bo de facto działa to w ten sposób, że grupa parząca nam się przemieszcza, dojeżdża do tłoka, wciska się w niego i wyciska w ten sposób, dostarczając wody, wyciska w ten sposób napar. Oczywiście stosując ciśnienie, które się znajduje tutaj. No i to jest jeszcze oczywiście drugie nieszczęście, dlatego że ekspres jest drogi, a nie ma czegoś takiego jak OPV, czyli Overpressure Valve, co skutkuje tym, że ta pompa wali nam maksymalne ciśnienie, jakie jest w stanie puścić, czyli jak sądzę, może nawet 13 do 15 barów. 15 pewnie nie, ale tak do 13 to myślę, że spokojnie. No i to jest też właśnie nieszczęście, bo no niestety to nie jest ciśnienie dobre do parzenia kawy. No ale co zrobić? Takie rozwiązanie. Gdyby dodać tutaj overpressure valve, chyba że to jest overpressure valve. O, i to by miało sens. Tak. Myślę, że tak. To może być nasz overpressure valve. I to by sugerowało, że to nie jest odpływ. Znaczy, to jest w pewnym sensie odpływ, tylko to jest odpływ nadmiarowy. To znaczy wtedy, kiedy pompa nam przeciśnie nam większą ilość wody niż te 9 barów, no to następowałoby oddanie tej wody do tacki odsiekowej. Ciekawe, czy tak rzeczywiście jest. No to by sprawiło, że mielibyśmy jakąś troszeczkę jednak bardziej sensowną sytuację z parzeniem. Dobrze, gdyby tak było. No całkiem prawdopodobne w sumie. Ja mam chyba, zdaje się, coś takiego w jakiejś starej pompce wibracyjnej i być może to rozbiorę i sobie sprawdzę, jak to wygląda, bo rzeczywiście to jest overpressure valve i mamy jednak jakieś ograniczenie tego ciśnienia. Dobrze by było. Więcej cudów tutaj nie widzę. Właściwie niewiele się tutaj dzieje poza tym. No oczywiście tutaj jest jeszcze nasz zespół tłoka, który nam tutaj przepuszcza wodę przez grupę parzącą. Chyba nie będzie łatwo się tam dostać, no ale tłok bezwzględnie należałoby wyciągnąć i wyczyścić. Bez dwóch zdań. Myślę, że jak sobie odkręcę tutaj tą górę, to się dostaniemy do wkrętów i w ten sposób sobie wyciągniemy całość i będzie można to zdemontować i odczyścić. I tłok na pewno trzeba będzie zdemontować. Z tej strony raczej już nic nie będę czyścił. Spróbuję tylko wyczyścić ewentualnie to dno tutaj. A poza tym tu już nic nie będę dotykał. Wydaje mi się, że jest w porządku. O, z tej strony mamy co? Z tej strony mamy oczywiście elektronikę. I tu jest... dzieje się sporo. I jak sądzę, pewnie jest wyjątkowo to drogie. W sposób zupełnie nieuzasadniony. No ale cóż. Na tę chwilę to wszystko i będę chyba czyścił grupę parzącą. O, ona jest tutaj. Jest w takim stanie. Ja nie wiem, czy ja będę pokazywał, jak to rozbieram. Chyba nie ma sensu. Rozbiorę to i chyba jeśli będzie się coś ciekawego w środku działo, to nakręcę, ale jeśli nie, jeśli jest to kwestia wyłącznie wyczyszczenia gdzieś tam solidnego
rozpuszczenia w jakimś właśnie środku takim kafizowym, czymś takim, no to ja już tu nie będę nic więcej zamieszczał. Pokażę, jak już jest wyczyszczone. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.